iPla.film jest to platforma internetowego wideo, w którym można wypożyczać filmy. Działa to bardzo podobnie jak standardowa wypożyczalnia, z tym, że całość procesu odbywa się w komputerze użytkownika. Przyznaję, że nie jest to łatwe, szczególnie jeżeli chodzi o ten content naprawdę premium z najwyższej półki, taki jaki znajduje się właśnie na naszej platformie iPla.film. My postawiliśmy na jakość, na kontrakty i kontakty z Majorsami, czyli z studiami hollywoodzkimi. W tej chwili w ofercie mamy filmy zarówno z Paramount, Dreamworks, jak i z Warnera. Oczywiście wzbogacone to także filmami od polskich, od lokalnych dystrybutorów. Lepsze przede wszystkim jest to, że osoba chcąca wypożyczyć film nie musi wychodzić z domu. Tak naprawdę w tej chwili no wystarczy, tak jak powiedziałem wcześniej, standardowe łącze internetowe do tego, żeby taki film można było oglądać. Nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu, żadnego dodatkowego abonamentu, nie trzeba nic wcześniej kupować, płacić. Płaci się tylko za samo wypożyczenie i za obejrzenie danego filmu. W całym świecie niestety piractwo jest, a zapewne także będzie jeszcze długo obecne. Natomiast wydaje mi się, że to problemem jest to, że nie ma sensownej oferty dla osób, które chcą w szybki, łatwy i prosty sposób dany film obejrzeć. Jest taki przykład, takie porównanie, taka analogia. Jak na przykład podjeżdżamy do znajomego pod blok, tak? Z jednej strony możemy wyjść z samochodu, pójść, zadzwonić do niego domofonem, ale większość osób woli wyciągnąć telefon komórkowy i zadzwonić do niego, zapłacić. Rzeczywiście będzie kosztowało to jakieś tam pieniądze, ale będzie to dużo wygodniejsze. Jestem przekonany, że jeżeli da się ludziom odpowiednią ofertę rzeczywiście prostą i rzeczywiście szeroką, tak że każdy będzie tam w stanie znaleźć film dla siebie bądź też serię dla siebie, to większość ludzi przerzuci się właśnie na tego typu sposób oglądania. Tak? Będzie wolała zapłacić 5 czy nawet 10 zł za dobry tytuł, mieć do niego dostęp w ciągu kilku minut, niż szukać po pirackich stronach, pirackich serwerach itd., nie będąc pewnym tego, co znajdzie i przy okazji nie złapie jakiegoś wirusa. Ciężko mi wypowiadać się czy też w imieniu, czy też wiedzieć tak naprawdę, na czym polega model biznesowy iPlexu. Myśmy próbowali podejść do tego typu pomysły, tego typu rozwiązania, ale no, z naszych wyliczeń, kalkulacji kompletnie się to nie składa w jakąś jedną, spójną, biznesową całość. Jak się rozwinie sytuacja z iPlexem, zobaczymy, tak naprawdę w jakim kierunku dalej to popłynie, czy rzeczywiście te filmy będą na stałe już za darmo dostępne, nie wiem, zobaczymy. One poszły troszeczkę inną drogą niż my. U nich filmy Warnera rzeczywiście są dostępne, natomiast w zupełnie innym modelu. Tam jest to tak zwany model subskrypcyjny, gdzie użytkownik płaci określoną kwotę pieniędzy, tam jest bodajże 30 zł, za 30 filmów, za 30 dni. Nie można tych filmów sobie wybierać, w sensie jest tylko ta jedna konkretna paczka 30 filmów. Moim marzeniem jest to, żeby tego typu seriale właśnie się znalazły. Tu po prostu jest kwestia, że pewne rzeczy trzeba robić krok po kroku. Tak? Zaczęliśmy od filmów. Ma to związek zarówno i z jakąś tam edukacją użytkowników, i z jakimś sensownym przekazem informacji do nich, no ale także z pewnego rodzaju rozmowami z kolejnymi studiami i z pozyskiwaniem praw do poszczególnych treści.